Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w którym to omówię czasownik cieszyć się, sich freuen, bo on ma takie zagadnienie, że raz się łączy z über, a raz się złączy z auf. Omówimy sobie te znaczenia, zastosujemy zdania, jak to zwykle. Zapraszam. Jak widzicie, eksperymentuję z plenerami. Gdzieś tam się osiadłem w lasach, na łąkach. Teraz ostatnio pojawiło się trochę filmów nad rzeką. A mogę to robić, ponieważ dzięki Waszemu wsparciu mogę kupić mikrofon krawatowy, który tutaj jest w tym miejscu. W związku z powyższym nie słychać tych podmuchów wiatru, które zwykle nad rzeką są i bardzo liczne zresztą. Dlatego możliwość też wyjścia poza las, bo las jest w jakiś sposób bezpieczny, jeżeli chodzi o wiatr. Bo dużo filmów nagrałem bezpośrednio mówiąc do kamery i tam są mikrofoniki i one nagrywają, tylko że słychać każdy podmuch. W przypadku mikrofonu krawatowego już tego problemu aż tak mocno nie słychać. W związku z tym mogę się pojawiać na przestrzeniach bardziej wiecznych. Czasownik sich freuen. Sama jego budowa, freuen. Niektórzy z Was nie czują, nie rozumieją, co tam się dzieje. Ta zbitka dziwna jest. EUE, nie? Co tam się dzieje, o co chodzi? Słuchajcie, freuen to jest czasownik regularny. Tak jak lernen, tak jak spielen, tak jak machen. Postawiłem kropkę między czasownik freu, ten podstawę, a końcówkę en. Widzicie to? To freu to jest element tego czasownika. I to się EU czytamy w języku niemieckim jako oi. Freu. A z racji tego, że jeszcze jest E, które wynika z końcówki tego czasownika, to mamy tą zbitkę EUE, którą niektórzy z Was zastanawiają się, jak to rozbić, jak to potraktować. To jest freu plus EN. Freuen. W odmianie na przykład przez osoby, w czasie teraźniejszym wygląda to tak. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja się cieszę. Du, ty się cieszysz? Du freust dich. Czyli element EU zostaje, natomiast końcówka sy ty dodawana jest poprzez zaimek z wyniku zaimku du. Zaimka du, który tam musi się pojawić. On się cieszy. Er freut sich. Ona się cieszy. Sie freut sich. Sie freut sich. My się cieszymy. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Oni się cieszą. Sie freuen sich. Sie freuen sich. I wy się cieszycie. Ihr freut euch. Ihr freut euch. Tak wygląda ta odmiana tego czasownika w czasie teraźniejszym. Natomiast czas przeszły, jak myślicie, jak się tworzy freuen? Jeżeli jest tak samo regularny jak spielen, który ma gespielt, machen, który ma gemacht, lernen, który ma gelernt, to jak będzie z freuen? Freuen, czyli gefreut. Jeżeli ktoś z Was tak powiedział, powiedział dobrze. Gefreut. Czyli zdanie ja się cieszyłem. Ich habe mich gefreut. Po prostu. Musi być posiłkowy haben. To jest bardzo prosta zasada. Wszystkie czasowniki zwrotne, czyli te, które mają sich, jeżeli budujemy czas przeszły perfekt, to mają posiłkowy haben. Nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Ich habe mich gefreut. I teraz zastanówmy się nad kwestią, kiedy jest sich freuen über, a kiedy jest sich freuen auf. Najkrócej, bo to jest w miarę czytelne, tak jak w polskim. Auf oznacza cieszyć się na, czyli na rzeczy, które będą, na rzeczy, które nadchodzą, których jeszcze nie ma. To jest cieszyć się na, sich freuen auf. Natomiast cieszyć się sich freuen über oznacza cieszyć się z czegoś, co się ma, co się dostało, co się otrzymuje, na przykład regularnie, co i tak dalej, nie? To jest zasadnicza różnica. Przykłady. Weźmy sobie najpierw auf, cieszyć się na. Cieszymy się zawsze na coś, co będzie. Wiecie, to jest takie to przyjemne oczekiwanie, nie? Cieszę się na wakacje, mówi dzieciak. Ich freue mich auf die Ferien. Nie? Mówi dziecko na przykład w marcu.
w kwietniu, w maju też. Ich freue mich auf die Ferien. Cieszę się na wakacje. Pytanie możemy temu dziecku zadać dosyć banalne, ale jest. Czy cieszysz się na wakacje? Freust du dich auf die Ferien? Pytamy dzieciaka w styczniu. No rzeczywiście, że się cieszę, tak? Tylko, że te, dla niego te 6 miesięcy to jest tak pół wieku. My mamy urlop. Wir haben einen Urlaub. No i ktoś się nas pyta, czy pan się cieszy na swój urlop? Freuen Sie sich auf Ihren Urlaub. Czyli cieszy się pan, że pan ten urlop będzie miał. Na przykład jeszcze zwłaszcza, gdy mówimy o jakimś konkretnym miejscu. Wykupiliśmy jakieś bilety, nie wiem, Ameryka, Azja, gdziekolwiek. Ktoś sobie wymarzy jakiekolwiek miejsce na świecie. Freuen Sie sich auf den Urlaub in Asien. Na przykład. Cieszy się pan na swój urlop w Azji. I on mówi, tak, cieszę się na to. Ja, ich freue mich darauf. Cieszę się na to, że to będzie. Tak? Cieszę się na to, że jadę, że mam wykupione bilety. Ich habe die Tickets gekauft und ich freue mich darauf. Ja, natürlich, selbstverständlich. Mamy jakieś spotkanie z kimś i to ma być miłe spotkanie. I mówimy, cieszymy się na to spotkanie. Wir freuen uns auf das Treffen. Wir freuen uns auf das Treffen. Dzisiaj jest czwartek, spotkanie jest na sobotę zaplanowane. Tak, cieszymy się na to. Młode małżeństwo, pytamy. Znaczy nie, młoda para, nie małżeństwo jeszcze, nie? Cieszycie się na swój ślub? Freut ihr euch auf eure Hochzeit? W sensie, czy cieszycie się, że będziecie go mieli, ten ślub? No i myślę, że z natury młodzi są szczęśliwi. Nie? Jeżeli nie są szczęśliwi, to myślę, że nie podchodzą do ślubu. Takie moje pseudofilozoficzne dzisiaj rozważanie. Albo opowiadamy w przeszłości, w sensie, że gdy się dowiedziałam, że jedziemy do Hiszpanii, bardzo się na to ucieszyłam. Opowiada ktoś, jakaś kobieta, po czasie już w tej Hiszpanii wrócili, albo są w tej Hiszpanii i opowiadają o tym. No i słuchaj, 2 miesiące temu vor 2 Monaten mąż mi powiedział, hat mir mein Mann gesagt, jedziemy do Hiszpanii, wir fahren nach Spanien, wir fahren, albo lecimy do Hiszpanii, wir fliegen nach Spanien. I wtedy ta osoba będąca już po tym wyjeździe cieszy się, mówi o tym. Ich habe mich darauf gefreut, cieszyłam się na to. Cieszyłam się, że razem jedziemy do Hiszpanii. Ich habe mich gefreut, dass wir zusammen nach Spanien fahren. Albo używając przyimka auf, ucieszyłam się na tę podróż do Hiszpanii. Ich habe mich auf die Reise nach Spanien sehr gefreut. Dorzućmy sobie jeszcze bardzo. Bardzo ucieszyłam się na tę podróż do Hiszpanii. Czyli sich freuen auf odnosi się do rzeczy, które będą i które z przyjemnością będziemy przeżywać. Będziemy tam być, będziemy tam jechać, będziemy się z kimś spotykać. Cieszymy się na to, co będzie. Czyli auf, gdzieś tam auf, skojarzcie sobie z rzeczownik die Zukunft, przyszłość. Czyli możemy się cieszyć tylko na rzeczy, które będą. Czyli na rzeczy w przyszłości, których się spodziewamy. Über, słuchajcie, to jest cieszę się z czegoś, co mam. Dziecko cieszy się z prezentu, czyli go dostało. Also, dziecko dostało prezent. Das Kind hat ein Geschenk bekommen. I ono się cieszy z tego prezentu. Und es freut sich über das Geschenk. Über, bo już go dostało. Nie może się cieszyć auf na prezent, bo miałoby znaczenie, że ono jeszcze tego prezentu nie dostało. Ale na przykład zostało mu obiecane, es wurde ihm versprochen, że dostanie jakiś tam prezent, dass ein Geschenk bekommt, oder bekommen wird. Natomiast über cieszy się z tego, co jest. Ktoś dostał mieszkanie, kupił mieszkanie, kredyt. No i małżeństwo mówią, my cieszymy się z tego mieszkania. Wir freuen uns über die Wohnung. Wir freuen uns über die Wohnung. Wir haben die Wohnung. Mamy to mieszkanie. Możemy tu mieszkać. Wir können hier leben.
możemy mieszkać w tym mieszkaniu. Wir können in dieser Wohnung leben. My się z tego cieszymy. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns darüber. Nie? Może to być skrót drüber. To jest taka wersja bardzo potoczna. Cieszymy się z tego, że jest, że mamy, że istnieje, że możemy to używać. Ktoś dostał samochód od dziadka. Nie wiem, w spadku albo jako prezent. Tylko, że ten samochód, że tak powiem, nie do końca jest udany. Z różnych powodów, może ktoś sobie miał jakieś, ma zbyt wygórowane oczekiwania. A dziadek chciał coś mu dać wnukowi. Dał to, co mógł. No i wnuk, niewdzięcznik, mówi: ja się nie cieszę z tego samochodu. Ich freue mich nicht über das Auto. Ich freue mich nicht über das Auto. Nie może powiedzieć auf, rozumiecie? Bo tak jakby nie cieszę się na ten samochód, oznaczałoby, ich freue mich nicht auf das Auto, oznacza to, że on wie, że ma dostać ten samochód, ale jeszcze go nie dostał. Wiecie, rodzinne plotki. Słuchaj, dziadek przygotował dla ciebie prezent, masz dostać samochód. I wtedy byłoby auf, ja się nie cieszę na ten samochód, jeszcze go nie dostałem. A on już go dostał, ten wnuk. Ma ten samochód do odbioru, musi po niego pojechać, ale stwierdza: ich freue mich nicht darüber. Ja się z tego nie cieszę. Z tego darüber, was ich bekommen habe. Z tego, co otrzymałem. Von meinem Opa, od mojego dziadka. To wszystko w temacie czasownika sich freuen über, sich freuen auf. W opisie tego filmu macie linki do Quizleta, do tej lekcji właśnie, gdzie czasownik sich freuen opisuje. Tam są jeszcze więcej przykładów niż powiedziałem teraz. Ale chciałem Wam przedstawić w ogóle tę matematykę, omówić tę problematykę, różnicę między auf a über. Także dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, jakby doczytajcie opis filmu. Tam są pewne szczegóły, w jaki sposób moglibyście się ze mną uczyć niemieckiego. Ja Wam dziękuję w takim razie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się, cześć!